Jak co piątek witam w programie Onet Opinie. Moim gościem jest dzisiaj pani profesor Monika Płatek. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, z państwu, mojego Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałem z panią porozmawiać o tym, nie o tym, co wydarzyło się w Gdańsku, tylko o tym, co się wydarzyło po Gdańsku i o zapowiedziach pana ministra sprawiedliwości zaostrzenia kar za najcięższe przestępstwa, a także o tym, co pan minister powiedział a propos wyroku wydanego wcześniej na tego człowieka, który dokonał zabójstwa w Gdańsku, na panu prezydencie Adamowiczu. I pan minister powiedział, wiemy o tym, że to był człowiek, który dokonał 4 napadów na banki z bronią w ręku. Był to pistolet gazowy, no ale rozumiem, że ludzie, na których napadał, nie wiedzieli, że to jest pistolet gazowy. Został skazany na 5,5 roku więzienia. I pan minister powiedział, że trudno mu zrozumieć, dlaczego tak niski wyrok został wydany. A pani rozumie, czy są jakieś okoliczności, które mogły spowodować, że tak niski wyrok został wydany? Staram się powstrzymywać od złośliwości i szerzyć uprzejmość i życzliwość. W związku z tym przynajmniej do jutra postarajmy się. Nie, do jutra to będzie za krótko. To niestety trzeba długofalowo i straszne jest to, że właśnie dawniej przychodziło mi to naturalnie, teraz muszę się rzeczywiście kontrolować i się wysilać, żeby nie być złośliwą w tym momencie w stosunku do pana ministra. Jest zasadą, że jednakże niezawisłe sądy rozważają całość, biorą wszystkie okoliczności pod uwagę i różnica pomiędzy panem ministrem i mną jest taka, że 5,5 lat wydaje mi się wyrokiem długim. Weźmy pod uwagę, że to były zdarzenia, które nie przyniosły dużych szkód, że oczywiście można je wyolbrzymić, ale teraz zostawmy to widzom, kobietom, mężczyznom przy telewizorze, gdzie w nas się wytwarza takie poczucie dokopać, dowalić, zemścić się. Ale przełóżmy to sobie na to, że dłuższy wyrok, a 5,5 lat to naprawdę jest wiele, że dłuższy wyrok oznacza, że będziemy mieli niższe pensje o 300 zł za każdy rok, każdy z nas, że będziemy mieli dużo niższe emerytury, że będziemy mieli trudniejszy dostęp do lekarza, ci lekarze będą patrzyli na to, czy nas stać przede wszystkim, a nie na co chorujemy. Mówi pani o tym, że on ten skazany nie ma. Tak, nie. Ja mówię o nas. To są naczynia połączone. Okay. I teraz pytanie nie jest, dlaczego ten wyrok był tak długi, tylko co się stało w trakcie tego wyroku. Od pierwszego dnia człowiek, który jest w więzieniu, powinien być przygotowany do wyjścia na wolność. A my powinniśmy być przygotowani do tego, że on do nas wróci. I człowiek jest trochę jak paczka. On trafia do więzienia i powinien wyjść w stanie niepogorszonym. Czy wychodzi w stanie niepogorszonym? Czy my, mając do dyspozycji tylko to, że możemy dokopać się, zemścić, bo ja nie słyszałam żadnej innej propozycji od 2005 roku, kiedy Ziobro jest ministrem, bywa ministrem sprawiedliwości, żadnej innej propozycji, a ten człowiek na co dzień łamie prawo. Będąc na stanowisku ministra sprawiedliwości, mamy ustawę o przeciwdziałaniu przemocy, która nie dotyczy tylko kobiet, nie dotyczy tylko rodziny, ale oddziałuje na całość społeczeństwa. I świadome unikanie wdrażania tej konwencji sprawia, że to się przekłada nie tylko na więcej przemocy w rodzinie, na więcej przemocy wobec kobiet, ale na więcej przemocy w przestrzeni publicznej. Mogę dać jeden przykład. Przed laty w Szwecji profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego był na sprawie, gdzie po raz czwarty sądzony był chłopak, który rabował budki telefoniczne i wybierał z nich pieniądze. I po raz czwarty ten sędzia wymierzał karę probacji bez pozbawienia wolności, na co polski profesor się oburzył. Jak to, panie sędzio? Przecież to jest wielokrotny recydywista. A sędzia mu powiedział: tak, ale ja wolę, żeby on dalej rabował budki telefoniczne, niż ma wziąć nóż po pobycie w więzieniu i komuś ten nóż wepchnąć w plecy. Więc musimy się zdecydować, czy będziemy kupować retorykę, która proponuje nam tylko zaostrzanie kar w sytuacji, gdy rzeczy się dzieją, gdy wiesza się portrety symbolicznie ludzi na placach, to się nie reaguje, chociaż przepisy są. Co nam da, że my je zaostrzymy, skoro pan minister powie, że chłopcy po prostu wyrażają swoje poglądy? Prosiła pani dużo spraw, teraz tak po kolei, póki jeszcze pamiętam o wszystkich. Jeżeli jest tak, że bo ta opowieść o tym chłopcu ze Szwecji, którą pani opowiedziała, jest opowieścią o tym, że ludzie idąc do więzienia wychodzą z niego gorszymi, niż do niego weszli. Jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy nas źle traktować, to się to odbije na nas, że będziemy gorsi. Jak się, jeżeli,
Jak jeżeli, się kopie psa, to w końcu ugryzie nas. Dokładnie. Jeżeli tak. władza, która jest odpowiedzialna za wykonanie kary, ma ludzi, którzy złamali prawo i wobec nich nie przestrzega prawa, to czym się różni ta władza, poza posiadaniem władzy, od tych, którzy to prawo łamią? Tylko ta opowieść o tym sędzim ze Szwecji, to jest opowieść o bezradności państwa, które reprezentuje ten sędzia, który mówi, że nie wsadzę tego człowieka do więzienia, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapewnić mu humanitarnego i prawidłowego wykonania kary. Nie, to nie jest opowieść o bezradności. To jest opowieść o mądrości i to jest opowieść o odpowiedzialności. Dużo lepiej jest, żeby ktoś, jeżeli nawet ma kontynuować, skumulował swoje negatywne działania w sposób, który będzie przynosić mniej szkody niż więcej szkód. To jest mierzenie szkód. To jest tak naprawdę likwidacja szkód i ograniczanie szkód. I to jest odpowiedzialne zdanie sobie sprawy z tego, że musimy sobie zapytać, co nami kieruje. Czy nami kieruje szersza perspektywa i wzgląd na to, że ten człowiek idąc do więzienia pozbawi mnie wyższych zarobków, lepszej służby zdrowia, większej ilości drzew w parkach i milszego na co dzień uśmiechu, czy też wszystko, na co mam się zdecydować, to poczucie z bezradności właśnie, a to ja ci dokopię. A to ja cię poślę do więzienia i żebyś tam kamienie gryzł. A poczucie potrzeby odizolowania społeczeństwa od tych ludzi i tych ludzi od społeczeństwa. Jeżeli a jak pan się może odizolować od ministra sprawiedliwości, który łamie prawo? Mogę zagłosować na inną partię i odsunąć go od władzy. To niewiele da. Dlatego, że następny, który przyjdzie, będzie starał się być jeszcze lepszym szeryfem. W gębie. Nie gęba jest ważna. Czyli jeżeli jest potrzeba odizolowania i jeżeli sąd uznał, w Polsce jesteśmy krajem, który obok Rosji i obok krajów postkomunistycznych mają najwyższy wskaźnik prezonizacji. Czyli wysyłamy ludzi na najdłużej, za nawet małe głupstwa. W sensie najdłuższe wyroki. Najdłuższe tak? wyroki. I w warunkach, które nie budują. Przy przeludnieniu, przy braku konkretnej pracy i robienia czegoś pozytywnego i z perspektywą, że później możemy tego człowieka w ogóle pozbawić wolności. Zastanówmy się, czy to jest rzeczywiście to i na to idą ogromne nasze pieniądze. Ja powiem pani tak, o ile nie mam żadnych wątpliwości, że za przestępstwa, przy których nie użyto przemocy wobec drugiego człowieka, czy wobec drugiego stworzenia, bo ja jestem akurat w sprawie zwierząt, jestem bardzo radykalny, ale że w przestępstwach, przy których nie użyto przemocy, wsadzanie do więzienia powinno być niezwykle rzadkie. Mogę sobie wyobrazić takie sytuacje, ale uważam, że powinno być niezwykle rzadkie. Natomiast przy przestępstwach, przy których użyto przemocy, jeżeli słyszę o człowieku, który 4 razy napadł na banki z bronią w ręku, ci ludzie byli, na których napadł, byli przekonani, że mogą za chwilę zginąć. Tak? Żyli w przekonaniu, że to jest ostatnia minuta ich życia. No to nie wyobrażam sobie, żeby nie wydawać wysokich... 5 lat pozbawienia wolności to jest mało? Ja uważam, że to jest dużo akurat. No właśnie. Ale też uważam, że nie powinien dostać mniej. Ja nie wiem, czy pani uważa, że powinien dostać mniej? Ja nie dyskutuję... Ja sobie wyobraziłem, że ktoś mi wycina 5 lat ostatnich mojego życia. No właśnie. I to jest przerażające. I teraz ja nie dyskutuję z wyrokiem sądu, który jest wydawany w Polsce, gdzie nie szanuje się wolności. I gdzie jest tekst pod tytułem rok, nie wyrok, 2 lata jak dla brata, 3 lata po korytarzu się przelata. W krajach, gdzie jednak jest... Ale to osadzeni wymyślili takie powiedzenie. To oni uważają, że 2 lata nie, przepraszam, to jest... oni muszą przeżyć. Natomiast w krajach, gdzie się ceni wolność, z jakiegoś powodu ludzie żyją dłużej, mają wyższe pensje i mniejsze problemy kardiologiczne. I jednakże tam długi wyrok pozbawienia wolności zaczyna się od 6 miesięcy. U nas prokuratura może zastosować w ostateczności tymczasowy areszt do 3 miesięcy. Mhm. Tymczasem stosuje tymczasowy areszt po prostu tak, jakbyśmy szli na kawę, na 3 miesiące. Sposób, w jaki traktujemy naszą wolność, jest miernikiem tego, w jaki traktujemy nas samych. W jaki tak naprawdę gwarantujemy nam jakość życia. Jeżeli nie będziemy szanować naszej wolności, nie ma co liczyć na to, że będziemy żyć milej, przyjemniej i zdrowiej. Czyli ja nie dyskutuję z wyrokiem sądu. Dla mnie to jest prawdopodobnie wyrok, który został wymierzony, mając na uwadze wszystkie elementy pod uwagę. I nieodpowiedzialnością, i naprawdę dużą nieodpowiedzialnością jest zachowanie człowieka, który jest
na stanowisku ministra sprawiedliwości, gdzie on ma obowiązek szanować niezawisłość sędziowską, który wychodzi i jedyne co potrafi, to tylko proponować surowsze kary. Czyli tak naprawdę surowsze kary proponuje ktoś w warunkach, gdzie ludzie są niezadowoleni z życia i niezadowoleni z władzy. Czyli on mówi tak, ponieważ do niczego się nie nadaje, to wam zaproponuję więcej tego samego. To jest skrajnie populistyczne oczywiście. A pytanie powinno być takie, co się w ciągu tych 5 lat działo? My mamy obowiązki. Wydając kupę naszej kasy, nie na przedszkola, nie na żłobki, nie na szkoły, nie na nauczycieli, nie na to, żebyśmy uczyli się krytycznego myślenia, tylko na to, żeby ludzi pozbawiać wolności. Co robimy w tym czasie z tymi ludźmi? Jak gwarantujemy, że ma wyjść człowiek, który będzie samodzielny, niezależny i którego przyjmiemy? I co robi się z nami? Słyszał pan cokolwiek o tym, w jaki sposób ludzie, którzy wychodzą na wolność, sobie mogą poradzić? Słyszałem, znaczy nic się nie robi. To słyszałem, że się nic dla nich nie robi. To tu jest też ten moment, że się musimy wtedy liczyć z tym, że sobie sami stwarzamy zagrożenie. A czy uważa pani, że to jest dobry pomysł, żeby wprowadzić w polskim kodeksie karnym wyrok dożywotnego więzienia bez możliwości zwolnienia? Bo ja wyjaśnię państwu, że dzisiaj jest tak, że osoby skazane na dożywocie mogą się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 25 latach. I pan minister chce wprowadzić karę bezwzględnego dożywocia. I oczywiście nie sądzi, że to on dostanie tą karę i że to on będzie pracował w więzieniu. Ale teraz niech państwo sobie odpowiedzą na pytanie, czy chcecie pracować w miejscu, w którym pracujecie z ludźmi, którym na niczym nie zależy, którym już nic nie można zrobić. Proszę pomyśleć, jak lekceważymy i w jakiej pogardzie mamy ludzi pracujących z więźniami, skoro stwarzamy im warunki niegodne do pracy i skoro chcemy im zafundować coś, co mówi, jesteście tam tylko po to, żeby pilnować ludzi jak nie ludzi. Dlatego, że jeżeli ja pracuję w warunkach, gdzie mam koło siebie ludzi, z którymi pracuję ku przyszłości, to mnie to daje bezpieczeństwo, sens pracy i tym ludziom też. A w momencie, kiedy im powiemy, koniec, to jest grób, to co takiemu człowiekowi zależy? A jaki w tym momencie jest mój sens pracy i jakie moje bezpieczeństwo? Czy pan minister pomyślał o tym, czy wszystko, co chce zrobić? Poza tym ktoś, kto na fali z jednego zdarzenia pozwala sobie na to, żeby nieodpowiedzialnie wychodzić i mącić w głowach i tylko i wyłącznie oferować zemstę i dokopanie, jest groźny. Dużo bardziej groźniejszy niż ludzie, którzy siedzą w więzieniu. W tej chwili w polskich więzieniach siedzi 415 osób skazanych na dożywocie. Tak. Pierwsze wyroki dożywocia zostały wydane w 97 roku, bo to wtedy były zmiany. Wyjaśniam państwu. W 95 roku żeśmy wprowadzili. W 97 weszły chyba pierwsze wyroki. W 97 roku w 95 roku żeśmy wprowadzili karę. Ja oczywiście nie wyjaśniam tego pani, tylko wyjaśniam naszym widzom, że pierwsze osoby, które będą mogły się ubiegać o przedterminowe zwolnienie, no to w 2023 będą mogły być, i być może wyjdą, jeżeli sąd, z tych osób skazanych na dożywocie. To są, ja poczytałem trochę o tych osobach, to są bardzo znane zbrodnie, bardzo głośne, bardzo opisywane w mediach. Przed chwilą bardzo długo opowiadała pani o tym, że polskie państwo nie pomaga tym ludziom, którzy wychodzą z więzienia, nie przystosowuje ich do życia, ani w więzieniach, ani po więzieniu nie pomaga im. No i teraz te osoby wyjdą, skazane za bardzo ciężkie przestępstwa, bardzo głośne. No, więc, proszę państwa. Ale to teraz zaprzecza pani sensowi, bo jeżeli nie wyjdą, no to znaczy, że są na bezterminowe dożywocie. Nie, warunkowe przedterminowe zwolnienie i możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po pewnym okresie czasu nie jest w tym przypadku, w przypadku kary dożywotniego więzienia, czymś, co daje gwarancję zwolnienia, daje gwarancję ubiegania się. Natomiast jest inna sprawa. W przypadku wszystkich innych skazanych, moim zdaniem, i proszę mnie wysłuchać, warunkowe przedterminowe zwolnienie powinno być obligatoryjne. I nie powinno to być wcześniejsze wyjście na wolność, tylko powinno to być odbywanie kary w warunkach dozorowanych. Zmieniłoby to stosunki w więzieniu, gdzie warunkowe przedterminowe zwolnienie jest traktowane jak marchewka w stosunku do ewentualnego kija, co w zasadzie służy bardziej służbie więziennej niż tym ludziom, którzy siedzą, a z drugiej strony zmobilizowałoby nas wszystkich do tego, żeby ludzie, którzy siedzą w więzieniu, byli przygotowani do wolności po to, żebyśmy my byli bezpieczniejsi, ci ludzie mieli sens i umieli funkcjonować na wolności. I żebyśmy zobaczyli, że między nami tu,
po tej stronie, a tymi, którzy siedzą w więzieniu, naprawdę nie ma dużej różnicy. To są tacy sami ludzie. Zwolnienie dozorowane, warunkowo dozorowane, to rozumiem, jest, nie wiem, areszt domowy, bransoletki, zgłoszenie na policję. W normalnych warunkach to jest na przykład miejsce, gdzie ludzie dalej mieszkają w dom, w którym się mieszka, ale się codziennie wychodzi do pracy. Czyli te, nawiązuje się domy kontakty. Przejściowe, to co w Stanach się nazywa domami przejściowymi. I co funkcjonuje w bardzo wielu państwach, gdzie rzeczywiście traktuje się wykonanie kary jak wykonanie kary, a nie jak przechowanie i przerzucenie ludzi do warunków, które tak naprawdę niszczą. Wydajemy kupę naszej kasy po to, żeby sobie stwarzać większe problemy i dać satysfakcję człowiekowi, który siedzi na stanowisku ministra i proponuje nam tylko mszczenie się, dokopywanie i wyższe kary, to znaczy, że nie ma naprawdę dobrych pomysłów. Co więcej, nie stosuje prawa, które obowiązuje. Minister, który jest odpowiedzialny za wykonanie kary. W trakcie tego wykonania kary powinny się dziać określone rzeczy. Ludzie powinni być w szkole, mieć pracę, robić coś pożytecznego, nawiązywać kontakt z rodziną, robić rzeczy dla całej społeczności. Tak mówi prawo. Tak mówi prawo. I skoro tego prawa nie przestrzegamy, skoro minister sprawiedliwości odpowiedzialny za to nie przestrzega takiego prawa, jak powinniśmy ukarać ministra sprawiedliwości? I to już będzie temat na kolejną rozmowę. Pani profesor Monika Płatek, dziękuję bardzo za wizytę. Spokojnego weekendu. Widzimy się w poniedziałek 7:55, a potem 9:30.